Telewizja Wałbrzych, portal wałbrzych24.com i Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapraszają na Przewałkę. Nadciąga epidemia śmiechu. Już 13 i 14 maja zapraszamy na śmiechoterapię. Śmiechem leczyć będą m.in. kabaret Paranormalni, grupa Rafała Kmity i kabaret Chyba. Biały personel to Anna Talkowska i Maciej Półtorak z Piwnicy pod Baranami. Jury, czyli nasz NFZ, to Katarzyna Piasecka, Stefan Friedman i dr Jacek Fedorowicz. Jeśli chcesz wygrać zaproszenia, wyślij SMS o treści wok.przewałka pod numer 72051. Koszt SMS-a 2 zł plus VAT. Przewałka, czyli epidemia śmiechu. 13 i 14 maja, Hotel Maria. Terapia składa się z 10 godzin śmiechu, dancingu i gali. Szpitalne stroje mile widziane. Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem bądź farmaceutą, gdyż przedawkowanie śmiechowej terapii może objawić się bólem brzucha. Honorowy patronat, prezydent miasta Wałbrzycha, Piotr Kuczkowski. Serwis informacyjny 9 maja, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam. Dzisiaj rano prezydent Piotr Kruczkowski podał się do dymisji, bo jak twierdzi, nowe wybory to jedyna szansa na oczyszczenie miasta. Dla Kruczkowskiego to jedyna szansa na oczyszczenie Wałbrzycha, a dla opozycji próba utrzymania przez platformę władzy w mieście i manipulacja demokracją. Gorąco od samego rana było w wałbrzyskim ratuszu, po tym jak prezydent Kruczkowski po 10-dniowym milczeniu złożył mandat i podał się do dymisji swoją decyzję, uzasadniając tym, że tylko powtórzenie wyborów pozwoli na oczyszczenie Wałbrzycha. Podjąłem decyzję o tym, że tylko nowe wybory mogą przeciąć ten festiwal kłamstw, pomówień, to wszystko złego, co się dzieje wokół Wałbrzycha. Tylko nowe wybory i to przeprowadzone właśnie od początku. A więc nie druga tura, nie jakieś półśrodki, tylko pełne wybory. Przypomnijmy, że 29 kwietnia Świdnicki Sąd Okręgowy zdecydował o powtórzeniu drugiej tury ubiegłorocznych wyborów prezydenckich oraz wyborów do Rady Miasta w okręgu nr 5 na Podgórzu i w Śródmieściu. Do tej pory prezydent Kruczkowski ani nikt z Platformy nie skomentował decyzji sądu. Do dzisiaj, bo rano prezydent Kruczkowski złożył mandat i podał się do dymisji. Decyzja Kruczkowskiego zaskoczyła niektórych członków koalicji Platformy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jesteśmy tuż po tym oświadczeniu. Trudno mi jest w tej chwili komentować szczegółowo tą decyzję, a jednocześnie jako koalicjant czujemy się tutaj w tej chwili bardzo mocno też zaskoczeni tą sytuacją, bo przed nami będzie dalszy ciąg spraw, które będą wymagały pewnego normalnego funkcjonowania miasta. Inaczej na rzekome zaskoczenie niektórych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej patrzy opozycja. Radny Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej Paweł Szpur twierdzi, że zaskoczeni są ci, którzy zawarli koalicję za przysłowiowe stołki. Każdy radny, który jest w samorządzie, będzie współpracował z prezydentem, który chce zrobić coś dla Wałbrzycha, niezależnie czy będzie w koalicji, czy nie. I tak naprawdę boją się ci z SLD, którzy dostali w cudzysłowie kolokwialnie stołki za to, że podpisali koalicję z Platformą. Każdy z polityków inaczej komentuje dzisiejszą decyzję Piotra Kruczkowskiego. Dla radnych Platformy Obywatelskiej to nowa szansa dla miasta i nowe rozdanie. Prezydent Kruczkowski zachował się ponadstandardowo. Wierzę w jego uczciwość, ale dla dobra miasta, dla oczyszczenia tej niezdrowej sytuacji, która się wytworzyła, podał się do dymisji. Jest nowe otwarcie, nowe szanse dla tego miasta. Prawdopodobnie nowy prezydent też dla dobra tego miasta. Mimo, że decyzja nie zawiniona przez pana prezydenta, ale bardzo dobra. Niektórzy w pełni szanują decyzję Kruczkowskiego. Ja myślę, że decyzję pana Piotra Kruczkowskiego należy uszanować i można by się dopiero było do tego odnieść, poznając motywy, które kierowały panem prezydentem. A tak mówię, nie chcę komentować tej decyzji, szanuję ją i to wszystko. Grzmi natomiast opozycja i przeciwnicy polityczni Kruczkowskiego w ubiegłorocznych wyborach. Decyzja pana prezydenta Piotra Kruczkowskiego jest decyzją wymuszoną. Wymuszoną przez decyzję sądu, która mówiła o tym, że należy powtórzyć drugą turę i pan prezydent Kruczkowski obawia się, że przegra tę drugą turę. I wymuszoną przez działaczy Platformy Obywatelskiej, która boi się, że straci wszystko w Wałbrzychu. Teraz zyskują czas. Prezydent Kruczkowski właściwie jedynie przyspieszył, to było nieuchronne.
nie jestem z wyjścia z twarzą, natomiast jeżeli ta decyzja rzeczywiście umożliwi powtórzenie wyborów, no to trzeba to docenić, dlatego że w mojej opinii, o to walczyłem przed sądem, należało unieważnić stałe wybory, bo przecież w pierwszej turze, jak i w drugiej, kupowano w sposób zorganizowane głosy. No jest to pusty gest, w dodatku wymuszony wyrokiem sądu u Świdnicy, a zarazem ucieczka od odpowiedzialności. Pan prezydent Kruczkowski, do tej pory prezydent, zachował się w mojej ocenie bardzo niehonorowo, bo już po decyzji sądu stwierdzającej, nakazującej powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich, zrezygnował z mandatu. Tym samym zabawa i wybory rozpoczynają się od początku. To jest po prostu zwykły zamach na demokrację, zwykły zamach na samorządność. Gdyby Piotr Kruczkowski uszanował do końca wyrok sądu i poczekał na jego uprawomocnienie i stanąłby do powtórnych wyborów, to wtedy byłaby to prawda. W tej chwili wiadomo, że Platforma rządzi na wszystkich szczeblach, w związku z tym powoła własnego komisarza i taktycznie po prostu rozegra te wybory tak, jak dla siebie było najlepiej. Wydaje mi się, że to jest decyzja typowo polityczna i to nie decyzja na ochronę tylko jego wizerunku, ale także, a może przede wszystkim ochronę wizerunku Platformy Obywatelskiej, która będzie dążyła do jednej rzeczy, do tego, żeby zostały powtórzone wybory, w których będzie mógł brać udział kandydat Platformy Obywatelskiej, nie tym razem skompromitowany Piotr Kruczkowski, bo tak należałoby to chyba odczytywać, ale kolejna, mam nadzieję, i pewnie tak będzie, stara, aczkolwiek nowa twarz. Co dalej? Rada Miejska ma 30 dni, żeby podjąć uchwałę wygaszającą mandat prezydenta. Sesja, na której uchwała musi zostać podjęta, jak twierdzi rzecznik Urzędu Miasta Ewa Frąckowiak, odbędzie się prawdopodobnie 7 czerwca. Dlaczego tak późno? Frąckowiak tłumaczy, że nie można pozwolić, by miasto z dnia na dzień zostało bez gospodarza, żeby nie miał kto podejmować decyzji czy podpisywać wszystkich dokumentów potrzebnych do funkcjonowania miasta i mieszkańców. Ta sesja prawdopodobnie 7 czerwca i oto od tego momentu premier ma 90 dni na wyznaczenie terminu nowych wyborów i na wyznaczenie komisarza, który będzie sprawował władzę w Wałbrzychu. Kruczkowski nie wie jeszcze, czy ponownie będzie ubiegał się o prezydencki fotel. Ja tej decyzji jeszcze nie podjąłem. Dla mnie wystarczająco trudną decyzją była ta dzisiaj podjęta, więc przede wszystkim zastanawiałem się nad tą decyzją. O tym, czy będę startował i jaka będzie moja dalsza droga życiowa, przede wszystkim muszę porozmawiać z rodziną, bo do tej pory jeszcze tego nie uczyniłem i podejmę decyzję, ale nie zamykam sobie żadnego. Panie Andrzeju, wybory będą powtórzone. Czy możemy się spodziewać, że będzie pan... No jak najbardziej pojawiła się nadzieja, pojawiła się szansa, że w Wałbrzychu będzie lepiej, że przywrócimy normalność, dlatego będę uczestniczył w tych wyborach jak najbardziej. Szymon Heretyk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaznacza, że w partii przewijają się już nazwiska potencjalnych kandydatów. Na naszym rynku politycznym wewnętrznym przewijają się w tej chwili 4 nazwiska. Mamy już wyznaczony plan wyłonienia tego kandydata. W najbliższym czasie odbędą się spotkania wewnątrz SLD i myślę, że ten kandydat w najbliższym czasie będzie musiał zostać wyłoniony. Wałbrzyskiej afery korupcyjnej ciąg dalszy. Platforma się broni i, jak twierdzi opozycja, gra na zwłokę, żeby utrzymać władzę w mieście. Platforma z kolei twierdzi, że nowe wybory to jedyna szansa, by oczyścić Wałbrzych. My natomiast przypomnimy słynne już słowa rzecznika PO w Wałbrzychu Marka Rząsowskiego. Tajemnicą Poliszynela jest to, że były kupowane głosy tylko przez Platformę. Inne ugrupowania były lepiej zorganizowane. Matka, jest takie przysłowie, nie bije cygana za to, że kradł, tylko że dał się złapać. Teraz rezygnację musi przyjąć Rada Miejska i podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu prezydenta, a sesja prawdopodobnie 7 czerwca. Później premier powoła komisarza, który do czasu nowych wyborów będzie sprawował władzę. Już po raz trzeci radcy prawni udzielają mieszkańcom porad prawnych za darmo. Akcja Niebieski Parasol z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku przebiega pod hasłem Prawo cywilne bez tajemnic. Akcja Niebieski Parasol organizowana jest przez Krajową Radę Radców Prawnych już po raz trzeci. Ma na celu przede wszystkim przybliżyć mieszkańcom zawód radcy prawnego, przełamać panujący stereotyp i poszerzyć świadomość prawną wśród obywateli. Co roku przyświeca jej inne hasło. Każdego roku akcja Niebieski Parasol kierowana jest do jakby określonej grupy odbiorców, przy czym niezależnie od tego, czy przyjdzie ktoś z jakimś innym problemem, to taka osoba również zostanie obsłużona przez radców prawnych udzielających porad prawnych.
Wspomnieliśmy o panujących stereotypach. W jaki zatem sposób postrzegany jest radca prawny wśród społeczeństwa? No przede wszystkim ludzie mają przeświadczenie, że usługi radców prawnych są bardzo kosztowne. Jest takie poczucie niedostępności do usług radcy prawnego. Ceny zaświadczone przez radców usługi są różne i uzależnione od indywidualnej umowy zawartej z klientem. Jednak radcy przypominają, że czasem warto skorzystać z usług prawnika przed podjęciem ważnych decyzji, na przykład przed zawarciem jakiejś umowy czy przed zawarciem małżeństwa w zakresie odpowiedzialności małżonków za ewentualne długi. Taka porada prawna, która może mieć dla nas bardzo duże znaczenie na przyszłość w zakresie skutków, w istocie nie jest tak droga, ponieważ porady prawne, w zależności oczywiście od zakresu takiej porady, wysokość takiego wynagrodzenia kształtuje się od 50-100 zł, a więc wydaje mi się, że jest to kwota, którą przeciętny Kowalski jest w stanie wyłożyć po to, aby zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość. Sprawdziliśmy, z jakimi problemami mieszkańcy najczęściej pukają do radcy prawnego. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają się z problemami z zakresu prawa spadkowego, prawa rodzinnego, z zakresu prawa cywilnego, tutaj w szczególności jakieś kwestie związane z zawartymi umowami, z zakresu prawa konsumenckiego, z zakresu prawa pracy. Przeprowadzone badania wskazują na wciąż zbyt niską świadomość prawną wśród społeczeństwa. Badania, które są przeprowadzane zarówno przez ośrodki niezależne, jak też i badania, które zostały przeprowadzone na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, wskazują, że niestety ta świadomość prawna jest jeszcze dosyć niska w porównaniu do, powiedzmy to, konsumentów z innych krajów Europy. Uważam, że powinny być więcej i tak bardziej rozszerzone, bo ja tu przyszedłem ze swoją sprawą, ale tak według mnie to mi się wydaje, że może 70% będzie nie na temat, o co ja chcę zapytać. W tym roku radcy prawni udzielają porad z zakresu prawa cywilnego. Jakby jej głównymi założeniami jest właśnie propagowanie kwestii związanych z prawem rodzinnym, prawem cywilnym, prawem spadkowym, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli zgłosi się ktoś z innym problemem, to również zostanie obsłużony. Z roku na rok zainteresowanie akcją jest coraz większe. Dzisiaj, jak stwierdzili wałbrzyscy radcy, mieszkańcy do ich drzwi pukali już od godziny 9 rano. Wałbrzyszanie mogą zgłaszać się do siedziby radców prawnych przy ulicy Dmowskiego 20 w Wałbrzychu jeszcze w środę i w piątek od godziny 11 do godziny 16. Malownicza trasa, piękna pogoda i 3 trudne zjazdy. Do Wałbrzycha zjechali kolarze z całego Dolnego Śląska, by wystartować w kolejnej edycji wyścigu Górale na Start. W wałbrzyskiej edycji słynnego już wyścigu Górali udział w zawodach wziąć mogli tylko zawodnicy posiadający licencję kolarską. Prawdopodobnie było to przyczyną niskiej frekwencji. Dzisiaj zgłosiło się około 100 osób. Są to zawodnicy licencjonowani. Frekwencja jest taka, jaką zakładaliśmy. Pierwszy raz robimy wyścig wyłącznie dla zawodowców, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku ta frekwencja będzie lepsza. Dzisiaj też odbywają się wyścigi w Bolesławcu i w Jeleniej Górze, które nam troszeczkę weszły w kalendarz, bowiem Górale na Start były pierwszym zgłoszonym wyścigiem, ale i tak muszę powiedzieć, że ilość klubów, które się zgłosiła, jest zadowalająca. Trasa, z którą mierzyli się zawodnicy, to ta sama, na której rok temu odbywały się Mistrzostwa Polski MTB Cross Country. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy zdają sobie sprawę z tego, że jest to trasa niezwykle trudna i nie każdy może sobie z nią poradzić. To jest jedna z trudniejszych w Polsce trasa XCF, tam co roku odbyły się Mistrzostwa Polski, także trasa jest bardzo wymagająca i naprawdę trudna technicznie. Trudność tej trasy jest również jej zaletą. Organizatorzy wyścigu mają nadzieję, że pozwoli ona na zwiększenie prestiżu zawodów w przyszłości. Ta trasa, bardzo trudna, techniczna, jest takim przykładem tego, że są tutaj warunki do rozwoju kolarstwa górskiego. Tak więc miejmy nadzieję, że właśnie to będzie nasz sukces. Ta trasa, o której bardzo pozytywnie wypowiadał się trener i selekcjoner kadry narodowej pan Andrzej Piątek w ubiegłym roku, że będzie tym magnesem, który będzie przyciągać zawodników na Górale na Start Pro. O tym, jak przygotować się do tak trudnej trasy i jakie należy mieć predyspozycje, by startować w podobnych zawodach, opowiedzieli nam sami zawodnicy. Na pewno dobra wytrzymałość i technika. To jest naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza jak się jeździ po takich trasach jak dzisiaj była, to technika jest naprawdę bardzo ważna. Żeby osiągnąć sukces, przede wszystkim najważniejsze jest predyspozycje i psychika odpowiednia. To są rzeczy najważniejsze. Sprzęt schodzi troszeczkę na drugi plan, ale jednak jak nie ma roweru, to jednak się nie pojedzie. Wyścig był punktowany w klasyfikacji Polskiego Związku Kolarskiego.
dlatego do udziału stanęli kolarze z całego regionu. Spytaliśmy ich, dlaczego zdecydowali się uprawiać właśnie ten sport. Chęć poznania czegoś innego. Zawsze trenowałem różne dyscypliny, od ping-ponga po siatkówkę, piłkę nożną, a tak postanowiłem spróbować kolarstwa i tak już zostało do dzisiaj. Na początku chciałem sobie kupić motor, bardzo, crossa. I kiedyś u kolegi widziałem filmy, z downhillem dokładnie, jak tam skaczą sobie po hopach. No i pomyślałem sobie, że fajne to jest, no i może jednak sobie jeszcze teraz kupię rower, a potem się może jednak przerzucę na motor, jak już będą pieniądze, bo nie miałem pieniędzy wtedy na motocykl. Prezentujemy wyniki poszczególnych kategorii. W kategorii młodzików zwyciężył Filip Helta z KKW Jama Wałbrzych. Wśród młodziczek najlepsza była Klaudia Cybulska z UKS Centrum Nowa Ruda. W kategorii junior młodszy triumfował Krzysztof Bujalski z KKW Jama Wałbrzych, a najlepszą juniorką młodszą okazała się Karolina Cierluk z MKK Bolmet Trek Legnica. Wśród juniorów i juniorek najlepsi byli Dawid Bujalski z KKW Jama Wałbrzych oraz Aleksandra Podgórska z BAS w Dreambike Bielawa. W kategorii elit mężczyzn zwyciężył Łukasz Piechulak z Boblite Amino Star Team Świdnica. Najlepszą kobietą w kategorii elit została Paulina Hebisz z KTM Racing Team Złoty Stok. Najlepszym zawodnikiem w kategorii Masters okazał się Ryszard Długosz z SCP KG MTB Lubawka. Na koniec jeszcze jedna informacja. Już w weekend 14 i 15 maja zakończy się tegoroczna akcja Bezpieczny Kierowca. Konkurs po raz szósty w regionie wałbrzyskim zorganizowała Akademia Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego oraz Toyota. Celem kampanii Ekologicznie i Bezpiecznie połączonej z konkursem Bezpieczny Kierowca jest podnoszenie świadomości kierowców oraz innych uczestników ruchu w zakresie rozsądnego i ekologicznego prowadzenia pojazdów, kultury jazdy, a także udzielania pierwszej pomocy. Tegoroczne działania są już szóstym z cyklu organizowanych szkoleń. W tym roku z bezpłatnych szkoleń bezpiecznej jazdy prowadzonych w ramach akcji skorzystało prawie 100 kierowców. Spośród nich wyłoniono finalistów, którzy będą rywalizować w czterech kategoriach. VIP Media Generalna, pracownik Toyoty Motor Manufacturing Poland i kategoria kobieca. Wielki finał będzie jednocześnie świętem motoryzacyjnym w naszym mieście. Natomiast w dniach od 6 do 15 maja w Galerii Wiktoria odbędzie się motoshow z bezpiecznym kierowcą. To wszystko, co przygotowaliśmy w wiadomościach. Więcej informacji o rezygnacji Piotra Kruczkowskiego znajdą Państwo również na portalu wałbrzych24.com. Zapraszam też na program Gość Dnia. Już za chwilę Krzysztof Szwałek rozmawiał będzie z Piotrem Kruczkowskim. Do widzenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.